Dlaczego w ubiegłym roku, mimo że VAT był dużo niższy, ceny niższe nie były? I to wymaga zbadania, i to wymaga kontroli, o której pan senator powiedział, zarówno u UOKiK-u, jak i Najwyższej Izby Kontroli. Chcemy się dowiedzieć, co się wydarzyło, dlaczego ceny paliwa w naszym kraju były na tak wysokim poziomie. To budzi nasze największe wątpliwości. A państwo zmanipulowaliście właściwie te wszystkie nasze wypowiedzi, że opozycja chce, aby cena paliwa, ja to słyszę któryś raz, była na poziomie 10 zł. To jest jedno wielkie oszustwo. To jest manipulacja. To czy mówię teraz ja? Przez 15 sekund chociaż? A po drugie, panie redaktorze, wiemy doskonale, bo to już o tym mówią eksperci, że tak wysoka cena paliwa wpłynęła na inflację, na poziom inflacji w naszym kraju. Być może od 1,5 punkta ta inflacja byłaby niższa. Proszę państwa, to się z czym wiąże? Z drożyzną, bo wszyscy wiemy, ile dzisiaj kosztują usługi, ile świadczenia, ile za co płacimy. I to niestety miało wpływ. Cena paliwa miała wpływ na drożyznę również w naszym kraju.